Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój Pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dziś dobra nowina zachęca nas do czuwania. Czuwanie jest znakiem tęsknoty, a tęsknota wyrazem miłości. Czuwa zatem ten, kto kocha. Czuwa matka przy łóżku chorego dziecka. Takie powinno być i nasze chrześcijańskie czuwanie. Tęsknotą i wyczekiwaniem na powrót ukochanego Pana, Jezusa Chrystusa. Musimy być gotowi w każdym czasie na przyjście Pana, to znaczy wykonywać to i tylko to, co On nam polecił wykonać. Być wiernym Jego słowom. Studiowanie Pisma Świętego właśnie ma na celu, aby być jak najbardziej wiernym słowom Chrystusa. Chrystus przyjdzie i odda każdemu to, na co sobie zapracował. Dobrym da życie wieczne, a źli pójdą na wieczne potępienie do Szeolu. Czy jestem świadom, że od moich małych, codziennych wyborów zależy moja egzystencja wieczności? Czy kierując się miłością do Boga, staram się zawsze wybierać to, co się Jemu podoba, żyjąc w wolności od grzechu ciężkiego? Dla niektórych z nas przyjście powtórne Chrystusa i stanięcie na sądzie nastąpi szybciej niż myślimy, bo w dniu naszej śmierci nie wszystkim będzie dane dobre przygotowanie się do tej chwili. Nie dajmy się zaskoczyć śmierci. Wybierając grzech, wybieram śmierć. Wybierając przykazania Boże i postępując zgodnie z Duchem Ewangelii, wybieram życie wieczne.